się naszą biesiadę i serdecznie witamy. Witamy tu również przybyłych gości. Chciałbym podziękować za zaproszenie na tą biesiadę u sąsiada. Piękna impreza. Miło, że gościcie tutaj właśnie wszystkie zespoły z terenu gminy, jak i spoza terenu. Cóż, pan wójt, pani sekretarz przeprasza za swoją nieobecność, bo wiadomo, dzisiejsza sobota to masę imprez i uroczystości. Jak widzimy, tutaj w Puszczy szykuje się wspaniała impreza i będzie śpiewane i będzie tańczone, także super, że jestem razem z wami. No jak widać tutaj do Puszczy, ciężko wjechać z każdej strony, jest jakaś przebudowa bądź remont, także tutaj widzimy, że czy to wójt gminy wraz z radą gminy nie zapomina tutaj o Puszczy. Również my ze swojej strony z Mateuszem staramy się, żeby te drogi na terenie powiatu powstawały również i w gminie Łomazy, także widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Także życzę udanej zabawy i żeby się działo do samego rana. Szanowni Państwo, ja właściwie dwa słowa, zanim nasz zespół Kaczeńce, bo chyba teraz Kaczeńce będą śpiewać. Przede wszystkim bardzo serdecznie gratuluję tego, że tyle zespołów potraficie ogarnąć, że jesteśmy taką rozśpiewaną rodziną. Jestem też jako radny i chyba tutaj będę wyrazicielem też woli kolegów, dumny z tego, że my w naszym powiecie mamy tyle zespołów ludowych. Zespołów, które dbają o tradycję, o folklor, które pielęgnują te stare pieśni, pieśni, z którymi nasi ojcowie szli zarówno do zabawy, do tańca, do pracy, ale też towarzyszyły one i w walce. Jest to bardzo ważne, żebyśmy młodemu pokoleniu przekazali chociaż cząstkę tego, co sami tutaj tworzymy. Bo to płocku gra,
wspólnych i niejednomyślnych radach jury doszło do wniosku, że nie będziemy przyznawać miejsc, a wszystkim damy równorzędne wyróżnienie i podziękowanie. Ponieważ wszystkie zespoły śpiewały, występowały wspaniale i no nie mogliśmy jakoś jednogłośnie dojść do porozumienia, który zespół był najlepszy. Wszystkie nasze zdania były wspaniałe i pięknie śpiewały.